Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Azusem. Dobijamy targu tutaj z ziomkiem. Ma mi dać 14 wonów za te oto fenki. Tak napisał przynajmniej, że daje. No i co, dajemy mu na handel te fenki. Tutaj możecie sobie przeczytać konwersację całą z nim. 14 wonów, się z nim ugadałem. Tutaj zmieniałem kanał, kanał na kanał drugi z pierwszego. 14 wonów, tak? Ta ile? Nie mam tobołku, tak? Bo chciał, żeby sklepik wystawić. Dajemy mu handel. On tutaj biega jak jakiś jełopa. no i co, czekamy na 14 wonów, 14 wonów, on daje nam na handel 14 yangów, no i moi drodzy taka przestroga, ponieważ, już pisze dziękuję, chociaż nie akceptowaliśmy, przestroga taka dla was, ponieważ dużo jest teraz oszustów w metinie z małym levelem, którzy kradną, czyli po prostu zamiast wpisując wony wpisują yangi, no i w sumie tak naprawdę oddajecie za, za darmo swój itemek. Też takie fanki chodzą około 2-3 wonów, a oni, on tutaj dał kwotę 14 wonów. Tak, żebym się pewnie podjarał i szybko mu sprzedał. Więc taka mała przestroga co do tego i w sumie no, uważajcie, i życzę wszystkim miłej gry. Takie też pytanie, w sumie trochę, troszeczkę się do pela. Zniechęciłem z tego względu, że miałem tutaj fajną stalkę. Miałem tutaj naprawdę zajbistą stalkę, plus 9, 50 w wartości ataku, 2kHP. No i do Perzeta 5, ale wypadła mi na gleby, ponieważ mam rangę. Taką, mam taką rangę, właśnie. Yy, trochę się coś tam bawiłem, ludzi ludzi troszeczkę biłem. No i jak widzicie, jest 20 karanki na minusie. I jakiś chłop mnie zabił. Pisałem do niego, żeby oddał mi stalkę, ale napisał, że nie odda. No i w sumie szkoda troszeczkę. No, straciliśmy w sumie wszystko. Znaczy wszystko. Mamy całe tak? Mamy wszystko, co mieliśmy. Mamy na ludzi w ogóle bardzo dużo, bo tutaj mamy 10 na ludzi. Tutaj mamy ile? 0 na ludzi, tutaj dyszkę, dyszkę, no w sumie około łącznie 45 na ludzi. Ale tutaj było jeszcze 50 wartości, więc było całkiem nieźle. No ogólnie, co mogę powiedzieć? Na pl czy wracać, czy nie wracać, nie mam pojęcia. Nie jestem jakoś zbytnio nastawiony, żeby tutaj wracać, dużo oszustów jest i tak dalej, trzeba uważać na każdym kroku. No i też ogólnie, żeby grać na PL-u, to jednak trzeba mieć dużo czasu. A w sumie chyba wolę prywatne serwery, tak naprawdę. No to był taki w sumie krótki odcinek, więc w sumie co. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. No i możecie lajka like zostawić, żeby inni też zobaczyli, jak tutaj teraz próbują ludzie oszukać na. po prostu na itemy, tak? No więc dzięki, żegnam się serdecznie i cześć.